Dyskusja nad dwoma obywatelskimi projektami Tak dla rodziny, nie dla gender i Stop LGBT jasno pokazała ideologiczny kurs obecnej władzy. Oba obywatelskie projekty, jak wynika z wypowiedzi rządzących, trafią do kosza. Polska powinna wypowiedzieć konwencję stambulską, przekonywał podczas dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender przedstawiciel wnioskodawców Marek Jurek. Pozwólcie prezydentowi uwolnić Polskę od rygorów tego destrukcyjnego dokumentu. Destrukcyjnego, bo jego zapisy uderzają w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci. Co więcej, pod płaszczykiem walki z przemocą domową chcą walczyć z tradycją i zaangażować w tę walkę edukację. O tym mówi wprost artykuł 12 tego dokumentu. A co mówi artykuł 17? Mówi, że najbardziej patologicznych, nacechowanych pogardą, wykorzystywaniem seksu dla przemocy, wzorów społecznych obecnych w kulturze masowej, ich nie należy wykorzeniać. Ich nie należy wykorzeniać, bo to jest element wolnego społeczeństwa. Zagrożeń, jakie niesie za sobą konwencja, zdają sobie sprawę Czesi, Słowacy, Węgrzy, Łotysze, Litwini czy też Bułgarzy. Państwa te nie ratyfikowały dokumentu. Stanowisko obecnych liberalno-lewicowych władz w Polsce jest jednoznaczne. Nie dla przemocy, nie dla dyskryminacji, nie dla skrajnie ideologicznych, skrajnie niebezpiecznych propozycji wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Mówiła minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Rząd Donalda Tuska nie ma jednocześnie nic przeciwko ideologii LGBT. Pokazały to prace nad obywatelskim projektem ustawy Stop LGBT, której celem jest ochrona dzieci przed ideologią środowisk homoseksualnych. Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak, przedstawiając projekt, próbował przytoczyć całą listę przypadków znęcania się nad dziećmi przez osoby LGBT. Jego wypowiedź była wielokrotnie przerywana przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Wielokrotnie składaliśmy projekty ustaw, wielokrotnie mieliśmy swobodę referowania. Pierwszy raz mamy do czynienia z tak zamordystycznym rządem. Zawsze musi być pierwszy raz, panie przewodniczący, i to marszałek Sejmu decyduje, jak to wygląda. Nie zamierzam, bardzo proszę, ukrywać przypadków gwałcenia, zabijania dzieci przez lobby LGBT i będę właśnie dziękuję o tym panu mówił. Bardzo, odbieram panu głos. Odbieram panu głos, proszę zejść z mównicy. Ostatecznie przedstawiciel inicjatywy ustawodawczej, pod którą podpisało się 350 tysięcy obywateli, nie mógł dokończyć swojego wystąpienia. W trakcie rozmowy z marszałkiem był pouczany, co wolno mówić, a czego nie wolno o ideologii LGBT. Wszystko wskazuje na to, że niedługo krytyka środowisk homoseksualnych będzie zakazana ustawowo. Rządzący chcą to zrobić pod przykrywką ustawy o zakazie mowy nienawiści.